Witam, tutaj Wichu1993, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu czwartego. Myślę, że zaczniemy już robić maszyny, coś tam się zrobi, generator prądu chcę zrobić, ale nie tak jak zwykle robiłem, tylko to będzie już coś innego. Będę potrzebował do tego dużo stali, choćby żeby zrobić właśnie coś takiego. To jest Block of Steel i Steel Plate. Oraz będę potrzebował... czego to tu było? Ojej, zapomniałem. W ogóle jak się robiło stal, zapomniałem. Ojej. Steel ingot. A! Blast Furnace. Okej. Okay. Blast Furnace, my tego nie mamy. Ja robiłem inaczej wtedy. Wtedy zrobiłem chyba z tego proszku. I wtedy przepaliłem na tą stal z czegoś innego. Tin tu jest. Blast Furnace, czemu ja tego nie mam? Blast Furnace, Blick. A Blick! To już wiem, co to by. A chciałem to zrobić teraz. Infernal Brick. A potem... czemu są takie, takie skomplikowane? Kurczę. No to może zrobię to tamtym sposobem. Chociaż nie będę miał tyle tych rzeczy, żeby to zrobić tamtym sposobem. A, niech pomyślę. To było... fuck. Jak to było? Czekajcie, muszę sobie przypomnieć steel. To tym sposobem to było steel dust. A, charcoal i iron. No i idzie dużo, dużo więcej tego węgla. No ale nic, mamy charcoal. Więcej charcoalu jest tu. A raz 64 wystarczy. I iron jest oczywiście. Tak. Tak. I mamy steel dust. Steel dust przerabiamy w piecu. A pójdziemy do elektrycznego piecyka. Okej. Okay. No i tu stworzy się ta stal. Potem robię z tego bloki i wtedy tworzy się ta stal z tamtego. To jest taki trik. A teraz sprawdźmy jeszcze raz. Wejdźmy tutaj. Ja już tu trochę kopałem drzewa. To drzewo na pewno wystarczy na jakiś czas. Ale chodzi mi o to, że tu pójdziemy do świata drzew. Na chwilę. Teraz tak. Chciałbym zobaczyć już, czy tutaj powstają pierwsze symptomy rozpadu się świata. Można to zobaczyć na tej dużej mapie, jak tam pod X-em jest. Ale trzeba być spostrzegawczym. No i można też zobaczyć to w taki sposób. O, tu wystarczy, że będzie przede mną dziura. O, czekajcie, chyba coś widziałem. Nie, wydawało mi się. Ja tu nie widzę żadnych tutaj rzeczy, które by mówiły o tym, że tu się dzieje coś złego. Dobrze by było wiedzieć, czy to jest świat. Stabilny, czy też rozpadający się. I o co chodzi z tymi filarami wielkimi? Znaczy... to są obeliski z Mistcrafta. Przy tych obeliskach właśnie zauważyłem, że respi się więcej mobów. Może coś jest w środku? Może? O! Fuck! Żyję. Żyję. Ja teraz tak tutaj, tak tutaj.
Kopie, myślę, że coś się stanie zaraz, tak coś wykopię z tego obeliska. Jezu, one się pojawiają znikąd. Ale... Nie, tu nic nie ma. Dobra, pod tym też nic nie ma. Ale zawsze trochę to jest obsydianu, nie? O Jezu. O Jezu, co to było? Co to było? Hop. Dobra, idziemy z tego obeliska, bo tu jest złe. To jest bardzo złe. Może jesteś na górze? Nie. Rozpadający się świat? Nie ma. Chociaż? No nie! Gdzie to było? A Boże. Nie, to dobrze, że ty tu takie blisko, Jezu. Idę stąd. Już nie lubię tego świata. Idę stąd. Już tu nie wrócę nigdy. Mój poziom doświadczenia. Wszystko wziąłem? Chyba tak. Chyba. O Boże. Nie wierzę. Muszę się upewnić, że wszystko wziąłem. Ta, wszystko jest. Chyba. Nadal wyszukuję tych symptomów rozpadającego się świata, a nie mogę ich znaleźć. Czyżby to był stabilny świat? Aż w to nie wierzę. No, normalnie nie mogę. O! A nie, tutaj ja drzewo rozwalałem, dobra. Fałszywy alarm. Skupienie. Nic się nie dzieje. Dobra, wychodzimy stąd. Pam, 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 pam. Teraz tak, sprawa. Boże, szybciej. Sprawa tego. Tego tutaj, tego miejsca. Zrobiłem tutaj coś takiego, ale to tak nic nie zostanie. Sobie w głowie to już planuję, jak to ma wyglądać. Na pewno tutaj nie będzie po bokach tego, w rogach raczej. Tylko tutaj dam drzewo. Pewnie tak. Przepraszam. I tak to właśnie będzie. Jakoś tutaj będzie. No. Będę musiał to jeszcze zaplanować. Na razie jest ok. Teraz tutaj Tindas jest, tutaj Steel. Steel ingot, właśnie ingot. Sztabka stali. Właśnie. Kurde, co ja robię? Tu jeszcze jeden. Aha, dobra, nieważne. A chyba można tą stal używać do tego. Nie jestem pewny. Jak to było? Aha. Haha. Dziękuję. Właśnie tak to było. Teraz tak. Żeby zamienić ten dro tą, to, tą droższą stal na tą tańszą, bezsensowne to jest, ale żeby to zrobić, wystarczy stworzyć blok stali i ten blok stali zamienić z powrotem i mamy tą stal tańszą. Tą inną. No.
Teraz jeżeli bym chciał zrobić to, co chcę zrobić, to bym potrzebował boiler. Boiler. O jest. High pressure boiler, czyli na wysokie ciśnienie. Robi się tu dwa razy steel plate. Na low się robi iron platey. No tylko lepiej to zrobić. Ja będę tego potrzebował 8. Chyba. A, 8. Tak jakoś policzyłem 8. 8 będę potrzebował tych. Mam jeszcze trochę steel ingot. Trzeba zrobić więcej. Okej. Wszystko? Wszystko. Tak. 8 mamy, dobra. I będę potrzebował coś nie będę miał na to składników, ale to się nazywa... Jak to było? Fire... O, jest. Firebox. Solid Fuel Firebox. Coś takiego muszę zrobić. No i brakuje już mi na to składników. Otóż potrzebuję Fire Charge, a Fire Charge nie mam za bardzo. Blaze Powdera nie mam. Blaze Rody mogę robić w taki sposób, ale do tego jest potrzebny fosfor, a fosfor się robi w Centrifuge z pszczółek. Bym musiał Blaze Powdery znaleźć, czyli iść na Blazy, a Blazy by były właśnie tam, w tym dungeonie są Blazy. A może jakiegoś Blaze Roda zdobyłem? Tylko o tym nie wiem. Nie. Nie ma ani jednego. No cóż. To ja się chyba będę musiał tam wybrać teraz. Tak daleko. Będę musiał tam się wybrać i zdobyć trochę tych blaze rodów. No. Nic innego zrobić nie mogę. Dlatego cięcie. Okej, więc prawa wygląda tak. Zgubiłem się i nie wiem, gdzie jestem. O kurwa. Tak więc, jak to było... Aha, zgubiłem się i nie wiem, gdzie jestem. No kurde, łup. No nie mam pojęcia po prostu, gdzie iść. A ten, przy okazji, chciałem wam pokazać... wcześniej tego nie wykopałem... Ale tu dużo tego... Wcześniej tego nie wykopałem, mam wiertłą na wyczerpaniu. Dwójka to już jest wyczerpanie totalne, a jest trójka, więc no... Mogę wykopać tylko trochę tego i będę miał problem, bo już nie będę kopać do góry, chyba że ręką. No już jest lipa. To jest... tutaj nie. O, to jest Bauxite Ore. Służy on do... I teraz powinienem powiedzieć, do czego on służy, nie? Ale no cóż. Nie wiem. Za bardzo nie wiem, miałem się kiedy dowiedzieć o tym. Ale to jest bodajże chyba... Gin. Co to było? Zgubiłem się, kurczę. No. To jest bodajże z moda... O, jaki to był mod? Nie, zaraz nie powiem wam, bo... Nie, jakbym zobaczył chociaż jedną rzecz za pomocą, które... za pomocą... Że... Zgubiłem słowo. Gdybym zobaczył chociaż jedną rzecz kraftowaną za pomocą tego surowca, to bym już wiedział, co to jest. Ale tak, jak nie wiem, co się robi z tego, to wam nie powiem. No i jestem totalnie zgubiony. Już tu mówię chyba piąty raz. Gdzie mam iść? Nawet nie wykopię teraz w górę się, bo jest problem. Aha. Nie mam jak. O, skrzynka. Ale tu gówno jest. Ale tu ciemno, rol. I katar dostałem jeszcze. O, Enderman. Spróbuj go zabić.
Fuck, to będzie zbyt... O, skrzynka. Co? Zbyt trudne. Nie patrzę się w ciebie, słyszysz? Ale ty mnie zostaw. Zostaw mnie. Wiem, że teraz modlicie się, żebym zginął, ale nie. To nie mój czas. Do góry pójdę. Tam chyba coś było. Tam jest światło moje. Hop, 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 hop. Ogólnie kopałem pod siebie, wpadłem w jakieś dziury i kurde. O, chyba się znalazłem. Jej, ale muszę dalej szukać tego labiryntu, a ja nie wiem, gdzie on jest. Był. Tu gdzie jest ten X? Ja tu umarłem gdzieś kiedyś. Ale gdzie to było? Nie, może pójdę i poszukam na zewnątrz, bo tam chyba kopałem do góry się. I tam powinna być dziura gdzieś. Na zewnątrz. No nie. Okej, jestem na powierzchni, tylko bez mojego Blaze Rooda. Nie wiem, gdzie to iść po to. To jest w ogóle dzień. Się robi dzień czy noc? Noc. A, jeszcze to super. To chyba tu gdzieś się wykopałem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem totalnie. Tu nie ma nigdzie dziury. A może tu? Gdzieś tu jest dziura do tego. Ja to wiem. Nie no, jednak to będzie trudniejsze niż myślałem. Zdobycie tych Blaze Rodów. Ach. Mogę iść do Netheru zawsze, ale wtedy muszę szukać tych, no. Fortec. Twierdz raczej. A i tak będę potrzebował Nether Brick. Kurczę, to i tak pójdę do Netheru, więc. Czemu nie? To ja się wybiorę do Netheru. Wow, pająki. Najpierw się wybiorę do domu, potem do Netheru. Potem wykopię ten Nether Bricki. Potem zdobędę parę Blaze Rodów. Wrócę się cały zdrowy, nie wpadając do lawy. No, i będzie idealnie. Jej, mój dom, nawet nie zdobyłem ani jednego tego. Chociaż już trochę wykopałem rzeczy. To już jest coś. Gdzie tu jest w miarę pusta? Tu. Hop. Hop. Wszystko? Nie. Hop. Dobra. No, kilof. W ogóle tam już dawno nie byłem. A po co tam, tutaj tą dziurę kopałem? Skoro mam taką fajną kopalnię, bogatą w surowce, że hoho. Lawa! Mało tej lawy. Tu nic nie ma. Shift i tyle. Wpadłem na super pomysł. W Nether Brick da się craftować. Przecież zapomniałem o tym. No, wystarczy do kompresora wsadzić. Mamy kompresor, tylko potrzebny jest Netherrack. A Netherrack, no kurczę, przecież w piramidzie jest Netherrack. I to od cholery tego Netherracku jest tam. Dlatego to będzie dobry pomysł, jeżeli pójdę teraz to wykopać. O, tak. Pójdę teraz to wykopać. Też będzie dobrym pomysłem stworzenie jakiejś konkretnej zbroi. Ale chciałbym z kobaltu stworzyć zbroję, ale już dawno nie widziałem z kobaltu. Nie wiem, chyba za płytko właśnie kopałem. Zresztą ja przecież nawet nie byłem ani razu. Kto gdzie jest? A. Nie byłem ani razu przecież po diamenty na poziomie diamentów. Tylko diamenty wykupywałem te studni albo znalazłem w skrzyni. Tam na dole. Kurczę, będę musiał iść tam kopać. Niżej, o wiele niżej. Na poziom 11, 10. Gdzieś tak, no. Ale teraz biegniemy do piramidy. Oh yeah. Okej, piramida na horyzoncie. Jak tylko wykopię, stworzymy to. Brakuje tego przecież. Kurde. Skąd ja wezmę to Fire Charge? Tu było tutaj, nie? Tak, to tu.
No, tu mamy jeszcze obsydian. Dobra. Muszę uważać trochę. Chyba, że ja tu zniszczyłem te wiecie. Spawnery. Kurde, ale szybko idzie. Dobra, tyle wystarczy. Tak. Tyle wystarczy. Sprawdzę jeszcze do tyłu. Są tu spawnery? Są. Tylko jeden? Tu jest drugi. Moby się nie pojawiły, jak fajnie. O! Obsydian. Wziąć czy nie? Na razie nie. Dobra, teraz ja się wrócę do domu i wsadzę ten nether rack do kompresora. Po czym... No nadal nie mam tego fire charge'a, kurczę. Z tym może być problem. Gdybym wiedział, że to będę potrzebował teraz, to bym od razu pozabijał te blaze, tak to teraz. Nie wiem za bardzo, gdzie to jest. Fuck. Mogę to sobie zaznaczyć. To było gdzieś tam, gdzie ja latałem, ała. Ale... No nie mogę znaleźć tego miejsca. No. Dobra, jestem w domu, jeszcze nie włożyłem tego. Nether racka do kompresora. Chcę najpierw zrobić coś takiego jak... Taka mała rzecz, bardzo malutka. O, jest. Otóż chcę zrobić szybko stone transport pipe oraz tutaj chcę szybko, żeby ten generator cały czas był zasilany właśnie przez ten hopper. Będę musiał tu dziurę zrobić. Tu i tam. O, okej. Zobaczymy, czy to może być tak. Tak. Teraz weźmiemy tylko trochę tu tego. To. Cztery wystarczą. Lipa. Że była potrzebna drewniana rura? Nie wierzę. No nic, na razie to nie zostanie. Później to jeszcze sprawdzę. Teraz tak, generator, kompresor. Netherrack. Trzy netherracki, to jest jeden właśnie ten netherbrick. No, co to jest? Aha. No, jest. Nether brick, okej. Jeszcze sprawdzę coś. Blaze powder się tworzy tylko z tego. W maceratorze też można. Of course. Kurczę, nie ma nigdzie innego przepisu na to. Można jeszcze z materii stworzyć, ale no gdzie wam tu z materii stworzę? Lipa. Totalna lipa. Będę musiał iść znowu do tej kopalni teraz i poszukać tego cholernego dungeona.
Albo zrobię inaczej. Albo nie. Bo chciałem teraz, tak myślałem, będę, tam gdzie jest ten X, będę kopał pod siebie, ale nie, bo wpadnę znowu gdzieś i będzie lipa. Wtedy dopiero. Muszę to znaleźć i to teraz znajdę to. Muszę. Dobra, wiecie co? Jednak będę tu kopał, gdzie X jest pod siebie. Do lawy raczej nie wpadnę. Nie ma takiej możliwości. Modlę się o to, że nie tak. Nie, na pewno nie wpadnę, bo będę kopał w taki sposób. No i za chwilę może uda mi się znaleźć tą w końcu tą jaskinię. Ten dungeon. Dobra, tu kupimy dalej. Bo teraz tak kopiąc dojdę do tego miejsca, gdzie umarłem. Aha, super. Tu jest niżej. Hop. Hop. Tam jest jeszcze niżej. O, fuck. Aha, tam jak kopałem, to wtedy wpadłem do tej dziury. Co mówiłem, że wpadłem do tej dziury. To jest właśnie tutaj. Okej. Wow. Tak. 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 Teraz tutaj gdzieś musi być to. To. Musi być. Jezu, nie, 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 spal się, spal się, kurde, spal, spal się, spal się, spal się, spal się, spalił się, fuck, jestem w dupie. Łaaa, giniesz, giniesz, o Jezu, Jezu, tam jest dziura, będę tu się trzymał i tu mi się nic nie stanie, lol. Gdzie on jest? Cholera. No chodź tu. Endermanie. Where are you? Boże, z daleka się trzymam od tego miejsca. Bo jeszcze wpadnę tam, o. Lol. Czaszka. Książka, lol. Aaaa! Kobalt! Lapis lazuli. Jak miło. Lud? On się boi wody, nie? Aaaa! Tu mi się nic nie stanie. Ile tu z tego wszystkiego? O Jezu, je, a, zabiłem go pochodnią. O, je, a, zgiń, 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 zgiń. Prawie wpadł do lawy, ja pierdzielę. O, nie, tu jest woda. Dobra, wiecie co? Skończę w tym miejscu odcinek. O, tu jest siarka i tu ile, wow. Skończę w tym miejscu odcinek. Cholera. Znajdę, zobaczycie, znajdę w końcu ten cholerny dungeon. Już chciałbyś mnie od tyłu, co? No nie, tak dobrze nie ma. Tu jest więcej tego. Tam był kobalt. Nie zdążę wam pokazać jeszcze. Kobalt. Kobalt wygląda w taki sposób. To jest jeden z moich ulubionych surowców. Mimo, że z tego się nic nie da zrobić. To jest on jeden z moich ulubionych. Z Palm Harvesta. I właśnie to jest według mnie jeden z najlepszych materiałów na zbroję. Ach, bo jest wytrzymały, silny i w ogóle nadaje się. No dobra, tak więc ja może w tym miejscu, kurde, sobie skopać, to ja bym oszczędzał sobie swoje wiertło. Diamenty widzę. Wow. Nie, no nie diamenty, kurde, ty da się. Jeden diament się wychował na chodę. Zniszczyłeś dwa, ale. O kurde, no czemu ja tutaj tak mam niefajnie? Chodź, gin tu. Dobra, mój jeszcze jeden diament je wytrzymał. Kurde. Cholera, bym miał więcej diamentów. Gdyby nie on.
Ja tam pecha. Pająk. Pajająk. Gdzie on jest? Zniknął. Lol. Pajająk. Okej. Idę stąd. Idę stąd. Idę stąd. Nie. Idę stąd. Idę stąd. Za dużo tego wszystkiego. A Boże, to jest to gówno. Spal się. Spal się. Dobra, to ja. Boże, jak ja stąd wyjdę? Ja w tym miejscu skończę odcinek, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Pa, pa!